Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Ciekawostek o postaciach z GTA 5. No i w tym odcinku bierzemy pod lupę ostatniego protagonistę z GTA 5, czyli Trevora. No ja już tutaj oczywiście z początku zachęcam was do pozostawienia łapki w górę. No i też zachęcam, żebyście w komentarzu napisali imię postaci, o której miałby być kolejny odcinek. Czekam tutaj na wasze propozycje. No ale już tutaj bez zbędnego gadania przejdźmy do 6 ciekawostek o Trevorze. Trevor miał brata, który nazywał się Ryan. Ryan zginął w nie do końca wyjaśnionym wypadku, w którym to Trevor mógł mieć jakiś wkład. No, mamy podstawy do takich podejrzeń, no ale niestety nie wiemy, co dokładnie się stało i kiedy to nastąpiło, ale o samym wypadku wiemy z rozmowy Trevora z cosplayerem, który przebrał się za zombie i stoi na Winewood Boulevard. No, Trevor tutaj powiedział, że cosplayer przypomina mu nieżywego brata Ryana. No, trzeba tutaj przyznać, że porównanie jest dość wredne, no ale na styl Trevora. Ale przynajmniej z tego dialogu dowiadujemy się ciekawej rzeczy z przeszłości Trevora. Trevor należał do Special Airborne Unit, czyli do wojskowej jednostki specjalnej, gdzie prawdopodobnie był pilotem. No, wyjaśniałoby to nadzwyczajne umiejętności pilotażu Trevora. Jednak na pewnym etapie szkolenia się wśród komandosów musiał zostać z tej jednostki wydalony ze względu na swój stan psychiczny. Ale też w jego przyczepie możemy znaleźć zawieszone na ścianie flagi, gdzie cechą charakterystyczną są trzy żółte błyskawice. No, dokładnie tak samo jak na oryginalnym logo tej jednostki specjalnej. Trevor w dzieciństwie był źle traktowany przez ojca, można się o tym dowiedzieć w misji Hankton, gdzie w rozmowie Trevor właśnie o tym wspomina. No i to traktowanie mogło być na tyle złe, że mogło to zostawić trwały ślad w umyśle Trevora, co by częściowo wyjaśniało jego niezrównoważony stan psychiczny. No a poza tym w jednej misji dla Maud Trevor w trakcie jazdy wspomina, że ostatni raz widział swojego ojca, kiedy ten zostawił go w centrum handlowym. No skoro już tutaj mówimy o stanie psychicznym Trevora, no to cierpi on na wiele zaburzeń psychicznych. Jest to sadyzm, alkoholizm, narkomania, nawet kanibalizm, co możemy zauważyć w wielu dialogach, m.in. w tym dialogu z cosplayerem w pierwszej ciekawostce. Cierpi również na kompleks Edypa, wynikający ze złego traktowania Trevora przez ojca. No jest u Trevora również podejrzenie zespołu czołowego, krótko tłumacząc, jest to zaburzenie psychiki wywołane uszkodzeniem mózgu. A długo sen Trevora wynosi aż 12 godzin. Dla porównania Franklin śpi 8 godzin, a Michael tylko 6. Najprawdopodobniej wynika to z zażywania przez Trevora metamfetaminy, ponieważ skutkiem takiego uzależnienia jest nadmierna senność i zmęczenie. No i najprawdopodobniej to jest powodem tak długiego snu Trevora. Trevor na lewym ramieniu ma tatuaż upamiętniający śmierć Michaela w North Yankton, co pokazuje, jak bardzo Trevor był związany z Michaelem. No tak też nawiasem mówiąc, na tatuażu mamy datę urodzenia Michaela, czyli 65 rok. No co trochę się nie zgadza z wiekiem, jaki Trevor podał w jednym z dialogów. No jak pamiętacie z ciekawostek o Michaelu, jego rok urodzenia nie jest do końca znany. No ale prawdopodobnie realniejszą wersją jest ten 65 rok, a Trevor w dialogu po prostu się pomylił w obliczeniach. A jeżeli chodzi o tatuaż, no to mimo, że od razu jest nałożony na Trevora, no to mamy możliwość jego usunięcia i zastąpienia go innym. A jeżeli chodzi o ten odcinek, to już właściwie tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jak tak, to koniecznie pamiętajcie o łapce. Pamiętajcie też, żeby w komentarzu napisać swoją propozycję do kolejnego odcinka. No my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!